Na naszym opolskim rynku wciąż stoją ogródki piwne i nikt być może jeszcze nie myśli o Bożym Narodzeniu i zimie, ale są tacy, którzy muszą o tym myśleć, bo na przykład Urząd Miasta i Wydział Promocji, przygotowując jarmark bożonarodzeniowy, który w tym roku odbędzie się pomimo różnych perturbacji i tego, że różne imprezy miejskie są odwoływane ze względu na oszczędności, już są sprzedawane miejsca, już trwa organizacja tego wydarzenia. I co trzeba zrobić, żeby znaleźć sobie tutaj miejsce, wystawić swój stragan i jakie będą atrakcje w tym roku? Dzień dobry Państwu. Od ponad 2 tygodni zbieramy zgłoszenia na jarmark bożonarodzeniowy. Kartę zgłoszeniową mogą Państwo znaleźć na www.opole.pl. Nie ukrywam, że od lipca mamy już zainteresowanie jarmarkiem bożonarodzeniowym. Ludzie nawet przychodzili i pytali się, czy można się wpisać na jakąś listę. Obecnie mamy bardzo dużo chętnych, jednak jest jeszcze czas do 10 października, więc uprzejmie prosimy, weź na naszą stronę, wypełnić, jeżeli Państwo są zainteresowani, i wysłać kartę zgłoszeniową do nas. To niedużo czasu tak naprawdę do 10 października, bo to już tuż. Czy są jakieś kategorie, które jakby takie wyznaczniki tego, co tutaj może się znajdować, czym można przyjechać się wystawić, kto może się zgłosić, żeby wystawiać się właśnie na tym jarmarku? Tak naprawdę miasto Opole jest otwarte na wszystkich, więc każdego zapraszamy, ponieważ jest tak szeroki wachlarz możliwości. Osoby, które się zgłaszają do nas, zgłaszają się pierwszy raz z nowymi rzeczami, więc miasto stara się nie zawężać, więc każdego zapraszamy, każdy może się zgłosić. A nie ukrywam, że mamy bardzo, bardzo dużo nowych wystawców, którzy uciekli z Wrocławia do nas, bo jednak nasz jarmark się rozrasta i podoba się wielu osobom. Czyli na pewno nie zabraknie rękodzieła, grzańców, ogniska, czy będą jakieś nowości? Tak, będą nowości. Niestety jeszcze nie możemy Państwu zdradzić, to ma być niespodzianka, ale poza kołem, który Państwo lubią, poza stoiskami na pewno z dobrą wędliną, czy z przyprawami, które są niezbędne do przygotowania Wigilii, czy też z miejscami, gdzie będą mogli Państwo kupić prezenty, będzie jeszcze jedna dodatkowa atrakcja, która mamy nadzieję, że Państwu się spodoba. Czyli, drodzy Państwo, do 10 października można jeszcze wysyłać zgłoszenia wszyscy ci, którzy są zainteresowani wystawianiem się na opolskim jarmarku bożonarodzeniowym.